Cześć, witajcie w serii Okruchy Spirytualizmu, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Agnieszce Pilchowej. Agnieszka Pilchowa znana również jako Agnieszka Pilch lub Agni P., bo taki był jej pseudonim artystyczny, urodziła się 16 grudnia 1888 roku w przysiłku Zarubek Polskiej Ostrawy. W jej domu posługiwano się językiem czeskim i uczęszczała także do czeskiej szkoły podstawowej, którą oczywiście ukończyła. W jej domu stawiano nacisk na katolicyzm, jednak sama nie była do tego za bardzo przekonana, a jeżeli chodzi o jej zdolności, podobno ujawniły się, kiedy była dzieckiem, kiedy zapadła w dwudniowy letarg. Był on spowodowany wstrząsem i w wyniku tego zapadła śpiączka. To wtedy miała odbyć swoją pierwszą podróż w zaświaty. Straciłam na chwilę świadomość. W niespełna 5 minut ocknęłam się, lecz jakież było moje zdumienie, gdy zauważyłam w mieszkaniu popłoch, bieganie i cucenie zimną wodą jakiejś dziewczyny leżącej na łóżku. Ku memu zdumieniu rozpoznałam w niej samą siebie. Widziałam wyraźnie to leżące z zamkniętymi powiekami moje ciało, a równocześnie dobrze zdawałam sobie sprawę z tego, że nie śnię, lecz stoję w pewnym oddaleniu od łóżka, stopami wcale nie dotykając podłogi. Płynęliśmy w górę. Świat ten powoli znikał mi całkiem z oczu, a tymczasem ten dobry duch zaczął mi mówić o wiecznym życiu, o miłości Boga, o Jego nieskończonej dobroci. W związku z przyczyną, która wywołała moje omdlenie, pocieszał mnie, iż Bóg jest wszędzie i że mogę się do Niego modlić na każdym miejscu. Powiedział także, że mnie nie opuści nigdy. I istotnie, minęło od tego czasu już przeszło 20 lat, a ja zawsze mogłam i mogę rozmawiać z Nim, kiedy tylko tego zapragnę. Zawsze też pociesza mnie i udziela mi potrzebnych wskazówek i rad, które w ciągu już przeszło 20 lat nie zawiodły. Jej opiekun, czyli ten duch, o którym mogliśmy usłyszeć, porozumiewał się z nią na początku za pomocą pisma automatycznego. Wiem, że już wspominałam o tym w poprzednim materiale i brzmi to dość niezwykłe, aczkolwiek w świecie medium nie jest to nic dziwnego. Polega to na tym, że bierzemy sobie jakiś tam długopis i zaczynamy notować, robić jakieś kreski, nie skupiamy się za bardzo na tej ręce, ważne jest to, żeby odciągnąć swoją uwagę od tego, co piszemy i w którymś momencie... Podobno, jeżeli chodzi o takich ludzi z jakimiś możliwościami, predyspozycjami, ta ręka zaczyna sama pisać. I to właśnie w ten sposób zmarli mogą się z nami kontaktować czy komunikować. W jej przypadku, jak mówiła, tutaj przekazywał informacje jej duch, czyli zapewne opiekun duchowy. Piszemy cały czas, ręka zaczyna pisać niemalże sama. I w wyniku tego później możemy sobie przeanalizować, co tam do tych naszych notatek się wkradło. Myśli snuły się tak szybko, że pióro z trudem chwytało je na papier. Wiedziałam zawsze naprzód, jakie są 2-3 pierwsze myśli, które mają być napisane. Lecz kiedy zostały już napisane, a płynęły nowe, zatracałam zupełnie pamięć o poprzednich. Pisałam tak długo, aż pióro samo zostało odłożone. Niemal wypadało z ręki. Jej niekonwencjonalne zachowania oraz doświadczenia sprawiły, że najbliższe otoczenie zaczęło się jej troszeczkę bać. Zarówno sąsiedzi, jak i najbliżsi, czyli rodzina, przyjaciele zaczęli się od niej po prostu odsuwać. Jako dziecko zapadała w takie stany, których nikt nie potrafił opisać. Mówiła wtedy, że przenosi się w inne miejsca, które potrafiła bardzo precyzyjnie opisać, które potem się sprawdzały. Potrafiła rozmawiać z ludźmi, jednak tych rozmów nigdy nie udało się potwierdzić, ale... Wyjawiali jej oni tajemnice, o których później wiedziała i odbywała także podróże do tego świata duchowego. Ze zdolnościami jasnowidzenia, jakie posiadam, przyszłam już na ten świat. Gdy mam spojrzeć świat ducha, nie potrzebuję zapaść w trans czy też używać jakichś środków pomocniczych. Z początku przymykałam oczy. Potem już i przymykanie oczu zaczęło być zbyteczne. Kiedy Agnieszka była mała, jej mama wyszła za mąż po raz drugi, jednak jej ojczym okazał się bardzo oschłym człowiekiem, wręcz brutalnym. Nie popierał absolutnie jej daru, jej umiejętności i przez to podobno jej wręcz nienawidził. Do 18 roku życia Agnieszka myślała, żeby zostać zakonnicą, jednak po 18 roku życia bardzo się to zmieniło, ponieważ wpadła w krąg spirytualistów w Radwanicach.
Jej poglądy bardzo kłóciły się z tym, co oni uważali za słuszne, jej doświadczenia podpowiadały jej coś innego, więc no, rozstała się z nimi w takim lekkim konflikcie. W wieku 21 lat wyszła ona za Józefa Curletto, który też nie był dla niej osobą zbyt dobrą. Okazuje się, że przed ślubem zgwałcił on dziewczynę. Matka chciała, bym zeszła z oczu ojczymowi, który mnie nienawidził. I fatum, jakie mnie w tamte strony pędziło, sprawiło, że tam zostałam zgwałcona przez człowieka, który mi wiele wieków temu poprzysięgał. Rodzina moja chciała go skarżyć, ale gdy poprosił o moją rękę, nakłoniła mnie, a raczej wprost niemal zmusiła, bym za niego wyszła. Potulne dziewczę przywykłe do uległości, nie umiałam się oprzeć woli rady rodzinnej. Choć włosy rwałam na głowie z rozpaczy, jeszcze w dniu ślubu drżałam ze strachu i mdlałam z przerażenia. Jak możemy się domyślić, jej małżeństwo nie należało do udanych. Oprócz tego, że był bardzo agresywny, pił i zdradzał ją, także no, sytuacja nie była ciekawa. Aczkolwiek z tego małżeństwa zrodziło się dwóch potomków Agnieszki, czyli Anita, która również jest nazywana Anną, oraz syn Stanisław. Jak widzicie, troszeczkę się zmieniło, a to dlatego, że kiedy zaczęłam nagrywać materiał, musiałam sobie zrobić miesiąc przerwy ze względu na mój stan zdrowotny, także powracam teraz. Chciałam to sprostować, żeby nie pojawiały się tam żadne pytania na ten temat. A nie przedłużając, wracajmy do materiału, czyli do Pilchowej. Zaczęła ona zajmować się ziołolecznictwem i energoterapią. Na początku leczyła ona dzieci z sąsiedztwa. Mówiły one o magnetycznych głaskach, o piciu zmagnetyzowanej wody. I tę wiedzę miały jej przekazać dobre duchy. Podobno nauka zajęła całe 3 miesiące. Uczyły one ją anatomii oraz medycyny. I Pilchowa mówiła, że za każdym razem, kiedy miała problem, mogła ona się do nich po prostu zwrócić o pomoc i te duchy znowu jej pomagały, kiedy czegoś po prostu w dalszym ciągu nie wiedziała. Jej zalecenia nie były jakieś skomplikowane. Najbardziej chodziło tutaj po prostu o przekaz swojej dobrej energii innym ludziom, innym schorowanym ludziom, ludziom z problemami. Zaczęła ona w późniejszym czasie leczyć też osoby dorosłe i tutaj też pojawiają się takie anegdotki o tym, że była ona naprawdę bardzo dobroduszną osobą. Każdemu spieszyła z pomocą, potrafiła wręcz rzucić wszystko i biec, żeby komuś pomóc. I mało tego, niejednokrotnie sama dawała pieniądze innym na leki czy na lekarstwa, jeżeli tych ludzi wokół nie było na to stać. Pomimo tego, że jako dziecko była uważana za osobę taką wycofaną, raczej nie bawiła się z innymi dziećmi, była gdzieś na uboczu, no to tutaj w tym wieku dorosłym faktycznie można było zauważyć, że ta chęć pomocy jest takim czynnikiem napędowym u niej. Po 4 latach małżeństwa Agnieszka w końcu wyprowadziła się od swojego męża, zakończyła te relacje i przeniosła się do matki. Unieważnienie małżeństwa nastąpiło formalnie w 1917 roku, a jako główny powód Agnieszka podała przemoc oraz gwałt. W 1920 roku Agnieszka opuszcza Czechy i udaje się na drugą stronę Wisły, gdzie poznaje swojego przyszłego męża, czyli Jana Pilcha, który ówcześnie był kierownikiem szkoły w Pszczynie. Do Wisły przyjeżdżali ludzie z odległych terenów, aby Pilchowa mogła im pomóc, co faktycznie miało miejsce i no dlatego zresztą wiele osób zaczęło się do niej zgłaszać, ponieważ usłyszały, że te praktyki, które ona stosuje, faktycznie mają wpływ na zdrowie. Wraz z rodziną zamieszkała ona w nowo wybudowanej willi Sfinx na Jastrzębiej i jej praktyki, jej sława zaczęła rozwijać się w latach 20. XX wieku, kiedy zaczęła być rozpoznawalna jako jasnowidz, zielarka oraz uzdrowicielka. Została ona zaproszona także niejednokrotnie przez prezydenta Ignacego Mościckiego do siebie. Odwiedzała ona też Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Więc faktycznie jej kariera bardzo się rozwijała. Była też ona niejednokrotnie gościem audycji radiowych u Zofii Kossak. Szybko wprosiła się też do Towarzystwa Polskiego Teologicznego, gdzie już po kilku latach stała się jedną z liderek. W
W 1919 roku dostała ona zaproszenie od Alicji Masaryk, czyli córki Tomasa Masaryka, do Pragi. Tomas Masaryk to był ówczesny prezydent i tam ówcześni uczeni sprawdzali jej zdolności, robili różnego rodzaju testy, jednoznacznie potwierdzając jej niezwykłe zdolności. W rezultacie została ona zaproszona do tego, aby zamieszkać na ziemiach czeskich. Miała też dostać dom, a właściwie willę. Ale Agnieszka odmówiła, mówiąc, że duchy nakazują jej pozostać w Polsce i wielokrotnie zresztą to będzie potem podkreślała. Niestety po powrocie do kraju zaczęły ją nawiedzać wizje globalnej wojny. Jeżeli chodzi o jej małżeństwo, to Agnieszka miała z Janem Pilchem jeszcze 2 dzieci, czyli razem miała 4, 2 z poprzedniego małżeństwa i 2 z tego, którym była aktualnie. I Agnieszka bardzo chętnie brała udział w sesjach spirytystycznych. Niestety jej poglądy, ze względu na ogrom wiedzy, jaki posiadała, bardzo kłóciły się z uczestnikami sesji, którzy niestety po czasie zaczęli odmawiać jej udziału. No, Agnieszka tutaj się zdemotywowała i stwierdziła, że nigdy więcej nie będzie brała w tym udziału, co według mnie jest bardzo zrozumiałe. Niestety była ona taką papugą wśród szarych gołębi i nie do końca ludzie chcieli jej wierzyć i chcieli ją zrozumieć. Agnieszka bardzo często pisywała do Hejnału, pisywała też do różnych czasopism, jednak musicie wiedzieć, że jej polski nie był dobry i z tego tytułu niektóre rzeczy, które napisała, nie są do końca jasne, plus musicie mieć na uwadze, że wszystko, co mówiła, zostawało przetłumaczone przez Jankę. I stąd tutaj też jej pseudonim, który gdzieś tam, o którym gdzieś na początku wspominałam, czyli to Agni P., tak właśnie podpisywała się pod swoimi dziełami, czy kiedy odpisywała swoim czytelnikom. Agnieszce Pilchowej przypisuje się również przepowiednie z Tęgo Boże i nie jest to też przypadek, ani jakieś tam specjalne domysły, ale są one uzasadnione, dlatego że o tym, że prawdopodobnie to ona była autorką, opowiada nam Stanisław Hadyna w swojej książce. Stanisław Hadyna był jej bardzo dobrym znajomym. Agnieszka niejednokrotnie przy nim opowiadała o podobnych wizjach, plus, co ciekawe, Maria Szprówna odpowiada za przesłanie, które jest w tym wierszu. I to ona je napisała. A Maria Szprówna była również bardzo dobrą znajomą Agni P. Ja nie będę tutaj cytowała całości, przedstawię Wam fragment. Tak jak mówię, jest to dość tajemnicze, dlatego że jest to zapisane też wierszem. Jest to przesłanie po prostu z ust do ust, dlatego nie jest to do końca jasne. Ale wiele osób podnosi, że przewidziano w niej przebieg II wojny światowej oraz wyboru papieża Polaka. Gdy czarny orzeł znad krzyża splugawi, skrzydła rozłoży złowieszcze. Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi, siła przed prawem jest jeszcze. Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje, gdy oczy na wschód obróci, krzyżackie szerząc swe obyczaje, złamanym skrzydłem powróci. Zaborcom nic nie zostanie. Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, a w Gdańsku port nasz powstanie. Złamana siła mącicieli świata, tym razem będzie na wieki. Rękę wyciągnie brat do swego brata, wróg w kraj odejdzie daleki. Trzy rzeki świata dadzą 3 korony pomazańcowi z Krakowa. 4 na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa. Przepowiednia ta ukazała się w marcu 1939 roku i była ona sensacją. Była ona przekazywana z ust do ust, była ona śpiewana w tamtym czasie. Pokazała się także w jednym z filmów, więc naprawdę robiła ona ogromne wrażenie. Tak jak mówiłam, przepowiednia nie jest do końca jasna. Agnieszka nigdy w swoich wizjach nie podawała też konkretnych dat, ale za to jej wizje były bardzo konkretne. I tutaj też przeczytam Wam kilka z nich. Widzę swastykę toczącą się na wschód, która chce zmiażdżyć mściwej satysfakcji niewolnicze państwo pentagramu. Dwaj zbrodniarze ludzkości chwycą się za bary hordami swych niewolników i masą swej broni, i ziemia zadrży pod ich stopami. To wszystko jest okropne, palą ludzi w piecach, całe pociągi, tysiące, dymy zakrywają niebo. Pędzą ich tysiącami przez śniegi, lasy, zadruty obozów. Strzelają. Doły pełne trupów.
Tutaj przytoczę rozmowę między Janem Hadynem a Agnieszką Bilchową jeszcze przed wojną, kiedy nikt właściwie nie wierzył, że coś takiego może mieć miejsce. To było w otoczeniu ich znajomych. Jaki będzie wynik tej wojny? Zło wraca złem. Musi się wzajemnie pożreć. Wojna niemiecko-sowiecka to nonsens. Coś się pani przewidziało? Mówię, co widzę. Ja sama tego nie rozumiem, ale klisze astralne mówią o straszliwej wojnie właśnie między tymi dwoma państwami spod znaku swastyki i czerwonej gwiazdy. Będą miliony ofiar. Widzę żołnierzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach, którzy wieszają na szczycie kolumnowej bramy czerwony sztandar. Wszędzie gruzy, zniszczenie, dym. Białe prześcieradła zwisają z okien. Żołnierze sowieccy wbiegają na schody jakiegoś gmachu. Piszą coś po rosyjsku na ścianach. A Polska? Widzę polską flagę na wysokiej kolumnie za tą bramą. Nie wiem, jak się ta kolumna nazywa. Stoi na tej samej alei, co brama, ale dalej. I to koniec wojny? Nie. Widzę wielką mapę sztabową. Widzę wbite szpilkami chorągiewki. Tak, oni... To jest wojna. Amerykańskie i japońskie. Tak. Nie rozumiem, co to jest. Coś okropnego. Jakiś straszliwy grzyb zrodzony z chmur oślepiających. Rośnie pod niebo. Gdzie to jest i co to jest? O Boże. A teraz może to, skąd wiem o tym, co Agnieszka mówiła, skąd są te wszystkie cytaty, bo jak widzicie, jest w tym materiale ich dość sporo. A więc jeżeli chodzi o Agnieszkę, to napisała ona kilka książek i tutaj przeczytam Wam tytuły, bo no, nie znam ich na pamięć. Życie na ziemi i w zaświecie, czyli Wędrówka dusz, Zmora, Umarli mówią, Spojrzenie w przyszłość, Pamiętniki jasnowidzącej i Jasnowidzenie. To były wszystkie książki, które napisała Agnieszka. Agnieszka Pilchowa zaprzestała swojej działalności w trakcie wojny, jednak nie oznacza to, że nie dostawała dalej wizji. Jak najbardziej one się pojawiały i to też podkreśla jej córka Janka w listach, które pisała do siostry. Dzięki temu mamy to po prostu udokumentowane. Pisała ona, że matka nagle przerywała swoje czynności domowe, przerywała robienie obiadu i nagle oznajmiała po prostu, że ktoś odszedł. Na przykład, że zmarł ich sąsiad właśnie w tej chwili i że przyszedł się pożegnać. Bardzo często dusze, energie przychodziły do niej z przesłaniem dla najbliższych, z pożegnaniem dla najbliższych. Jej córka mówi, że w salonie po prostu już przywykła do obecności innych dusz i witała się z nimi i żegnała wychodząc z niego, a te niejednokrotnie ciągnęły ją za warkocze. To była częsta scena w czasie II wojny światowej. Moja matka nagle przerywała to, co robiła, zamykała oczy i mówiła: i Ksiński tu jest, właśnie zmarł. Napisz do jego rodziny. I dalej następowały szczegóły dotyczące okoliczności śmierci i miejsca, w którym znajdowało się ciało. Większość tych ludzi była czytelnikami naszego pisma, znanymi lub nieznanymi, którzy widzieli w nim pośrednika między tymi dwoma światami. Kiedy umierali z dala od swojego domu, zawsze zjawiali się u mojej matki, aby przekazać ostatnią wiadomość. Dom wydawał się ich pełen. W salonie, gdzie za życia zwykle radzili się mojej mamy, nie można już było usiąść w fotelu, nie czując przy tym czyjejś obecności. Ciągnęli mnie za warkocze. Powietrze zdawało się być pełne szeptów, więc przyzwyczaiłam się zawsze mówić dzień dobry i dobry wieczór pustemu salonowi. Na ich prośbę napisałam wiele listów. Niestety w czasie II wojny światowej działalność Heinału została zlikwidowana przez Niemców, a cały dorobek literacki został zniszczony. W 1943 roku w wyniku donosu Agnieszka, jej mąż oraz jej córka Janina zostali schwytani przez gestapo i przewiezieni do aresztu śledczego w Mysłowicach. W kwietniu 1944 roku Agnieszka Pilch została przeniesiona do obozu Ravensbrück, a jej mąż do Sachsenhausen. Na miejscu Agnieszka opowiadała swoim współwięźniarkom o tym, że zostanie ona wyzwolona, czyli zabita 21 listopada 1944 roku. Spotkała ona też tam swoją córkę Jankę, która bardzo lubiła literaturę, pisała wiersze i wiersz, który napisała w obozie, także Wam przeczytam. Ty wiesz, świat tu nie zajrzy, a Bóg nie pocieszy.
jak wątły płomyk nasze, twoje, moje życie. Kiedyś przepyszne, wolne, w radości, w rozkwicie, trzeba kończyć rachunki. Pójdź. Ból nas rozgrzeszy. Kto by się kiedyś w szczęściu własnym zaskorupił, kto ma za sobą krzywdę, zawziętość lub zawiść, czyjeś zdeptane szczęście i własną nienawiść, gdy tu uczciwie żyje, już sam się odkupił. Agnieszka Pilchowa została ostatecznie rozstrzelana podczas ostatniej egzekucji w obozie koncentracyjnym w Ravensbrücku. Chyba nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że została rozstrzelana 21 listopada 1944 roku. Musicie wiedzieć, że Agnieszka Pilchowa nigdy nie przypisywała sobie żadnych zasług. Zawsze mówiła, że to duchy nią kierują i bardzo głęboko wierzyła w Chrystusa. Mówiła, że te wszystkie uzdrowienia mają miejsce za jego pomocą. Była jednak ona, tak jak mówiłam, zawsze otwarta, zawsze spieszyła pomocą, chociaż trzeba przyznać, że nie wszystkiego się podejmowała. Czasami mówiła, że dług karmiczny niektórych osób jest tak głęboki i tak ciężki, że woli się od tego trzymać z dala. Ale tam, gdzie mogła, zawsze udzielała pomocy. Bliscy często przysyłali zdjęcia, czy przychodzili w czyimś imieniu, jeżeli jakaś osoba znajdowała się po prostu bardzo daleko lub jeżeli z jakichś przyczyn nie mogła wstawić się do niej osobiście. Muszę jednak podkreślić, że jej legenda słabła w latach 30., ponieważ Agnieszka żądała zapłaty za swoje usługi. Myślę, że było to spowodowane nagromadzeniem osób, które tego oczekiwały. No i może też ta sława po prostu gdzieś ją zaczęła przygniatać. Więc też miejcie to na uwadze, że to nie było tak, że od początku do końca nie chciała ona żadnych pieniędzy od nikogo. Troszeczkę w czasie się to zmieniło. Niestety Agnieszka Pilchowa otwarcie mówiła, że nie ma dobrych przeczuć, jeżeli chodzi o przyszłość Ziemi. Otwarcie mówiła o głodzie na świecie, o przeludnieniu. I tutaj też mam dla Was przekaz od Agnieszki, jej wizję dotyczącą przyszłości. Mam nadzieję, że to nas nie doczeka. Ale niestety, biorąc pod uwagę to, co obecnie się dzieje, jestem coraz bardziej skłonna twierdzić, że jesteśmy coraz bliżej tych przepowiedni, sprawdzenia się ich. Przyjdzie dzień, w którym ludzie będą się zabijali z byle jakiego powodu, a raczej z powodu zmniejszonej przestrzeni życiowej. Napady, rabunki, gwałty zbiorowe, terror będzie rósł razem z przemysłem, zatruciem powietrza i wody. Gloryfikacja gwałtu i okrucieństwa będzie tematem dominującym powszechnie i zachęcającym do naśladowania. Trupy zmarłych na skutek głodu, zaduchy, uduszenia, zatrucia, morderstwa będą coraz powszechniej tamowały ruch na ulicach miast i przestaną wywoływać zdziwienie. Człowiek będzie coraz bardziej tracił na wartości. Zmniejszanie się wartości człowieka pociągnie za sobą zmniejszanie się wartości jego wytworów przemysłowych i artystycznych. Będzie się pleniła pseudosztuka śmietnikowa, masowa, nachalna, brutalna i ogłupiająca. Uczucie zgaśnie zupełnie. Cywilizacja będzie się cofała do nowego średniowiecza. Medycyna zostanie zredukowana tylko do usług dla najbogatszych. Prawo pięści zastąpi prawo tradycyjne. Najbardziej mnożące się ludy kolorowe zaleją resztę świata. Ludy te będą przemieszczane i będą się rozmnażały jeszcze bardziej, a problemy, wobec których stanął gatunek ludzki, nie zostaną rozwiązane. Widzę zadrutowane ogromne kraje, pełne nienawiści i przemocy i palących się trupów. Dymy piekielnych palenisk zasłaniają niebo. W czasie wojny ich willę Sfinx zrekwirowali Niemcy, jednak później ostatecznie po wyzwoleniu willa ta wróciła w posiadanie rodziny. I z tego co wiem, po śmierci Jana Pilcha w 1976 roku została ona sprzedana przez córkę Annę. Była to najstarsza córka i została przerobiona na dom wypoczynkowy. Jej paranormalne właściwości może nie są do końca jasne, ale są one na pewno potwierdzone przez wielu naocznych świadków i są przede wszystkim zapisane. Więc na pewno coś w tym wszystkim było. Dajcie znać, co myślicie, a ja z Wami się żegnam.
No, niestety jej historia nie doczekała szczęśliwego zakończenia, ale może jest to coś, z czego my możemy coś wynieść. Jak myślicie? Dajcie znać. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do następnego filmu.